Synowie Dębów, Chrobry i Napoleon zamieszkali na stałe w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uroczyste posadzenie młodych dębów miało miejsce 3 września. Ma ono związek z 90-leciem Lasów Państwowych oraz rozpoczynającym się właśnie 114. zjazdem Polskiego Towarzystwa Leśnego. Jak widać, dla każdego będzie teraz informacja znana. To są potomkowie dębu Chrobrego, który żyje, to jest najstarszy dąb w Polsce, w bardzo dobrej kondycji w Piotrowie koło Szprotawy. I dębu Napoleon, który niestety został spalony w listopadzie 2010 roku w okolicach zaboru. To był najgrubszy dąb w Polsce. Odtworzyliśmy te sadzonki i sadzimy je tutaj dzisiaj jako taki symboliczny dar na rzecz miasta Zielona Góra i Uniwersytetu, który się opiekuje merytorycznie arboretum. Dąb Chrobry, będący najstarszym drzewem tego gatunku w Polsce, liczy sobie 760 lat. Jego syn jeszcze 10 lat temu był małym żołędziem. Dziś jest godnym potomkiem swojego wielkiego ojca. Z Chrobrego pozyskano 10 lat temu, dokładnie 10 lat temu, żołędzie pobłogosławił na 80. rocznicę Lasów Państwowych Jan Paweł i z tego wyhodowano tak zwane dęby papieskie, 500 sztuk posadzono w całym kraju. Dąb Napoleon był z kolei najgrubszym dębem szypułkowym w Polsce. Jego obwód wynosił ponad 10 metrów. Rósł na terenie gminy Zabór, ale niestety spłonął w 2010 roku, najprawdopodobniej w wyniku aktu wandalizmu. Udało się jeszcze z napływów korzeniowych metodami wegetatywnymi sadzonki uzyskać. Specjalizuje się w tym nadleśnictwo Syców i mamy potomków tych naszych długowiecznych dębów, takich drzew z pierwszej dziesiątki w kraju i one są tutaj, z tego terenu. Posadzone dzisiaj dęby dołączyły do kolekcji drzew liściastych znajdującej się w Zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym, wzbogacając tym samym istniejącą tam kolekcję dębów. Te okazy mają szczególną wartość, dlatego że zawierają w sobie geny, czyste geny najstarszych i najgrubszych dębów w Polsce. Są ich bezpośrednimi potomkami, więc w ten sposób my zachowujemy żywy bank genów tych najcenniejszych, najrzadszych, najbardziej długowiecznych drzew w Polsce. Dziś synowie tych wielkich polskich dębów jeszcze nie mają swoich imion. Są na razie potomkami znanych ojców, dębu Chrobry i dębu Napoleon. Czas pokaże, czy dorównają swoim wspaniałym przodkom.